Cześć, witam was, Gaca Kawiarnista w kolejnym odcinku o Latte Art. Tym razem znowu zajmiemy się rozetami. Przy malowaniu tego wzoru ważne jest zachowanie odpowiednich grubości strumienia mleka. Ćwiczyliśmy to we wcześniejszych odcinkach, więc powinno być w zasadzie z górki. Musimy się skoncentrować i pamiętać o tym, że podczas bujania mlekiem, a nie dzbankiem, kontrolować cały czas grubość strumienia. Nie wolno nam tego strumienia ani zmniejszać, ani za bardzo zwiększać. Musimy to dobrze wyważyć. Dodatkowo dzióbek dzbanka powinien być cały czas nad powierzchnią kawy, tak jak w przypadku wszystkich wcześniejszych wzorów, które omawialiśmy. Zobaczcie, tak nie należy bujać mlekiem, to znaczy dzbankiem. W pierwszej kolejności zwróćcie uwagę na to, że tu macham dzbankiem na prawo i lewo. W ten sposób nie zrobimy rozety. Tutaj z kolei macham strumieniem mleka, co jest poprawne, ale zmienianie wysokości dzbanka nad filiżanką oraz grubości strumienia mleka nie wpływają pozytywnie na powstawanie wzoru. Należy to robić tak i kontrolować grubość strumienia mleka. Tutaj koncentruję się na tym, żeby strumień mleka na początku był cały czas taki sam i w momencie, kiedy filiżanka będzie w odpowiednim stopniu wypełniona, obniżam dzbanek. Zwiększam dystrybucję mleka i zaczynam dopiero teraz machać strumieniem mleka, cały czas utrzymując zwiększoną dystrybucję. No dobra, to przechodzimy do pierwszej rozety, która będzie taka, no wiecie, rozłożysta. Ponieważ wzór będzie duży, to jak wiemy, samorysowanie trzeba zacząć chwilę po rozpoczęciu nalewania mleka do filiżanki. Wzór zaczynamy rysować na środku, obniżając dzbanek, zwiększając dystrybucję mleka i rozpoczynając bujanie mlekiem. To wszystko robimy na przechylonej filiżance, machając przez chwilę mlekiem w miejscu. Dopiero w chwili, kiedy filiżanka będzie wyprostowana, wolno nam zacząć cofać rękę, ale nie zapominając o tym, że dzbanek ma być ciągle nad powierzchnią kawy i ciągle ma być zwiększona dystrybucja mleka. Aż do momentu przecinania wzoru. Wtedy trzeba wyraźnie podnieść dzbanek do góry i przeciąć całość. No to mamy już jeden model rozety, tak zwany rozłożysty, więc teraz następny, zwany wyraźnym lub wyrazistym. Tutaj robimy taki manewr, jak w przypadku małych wzorów. Czekamy, aż filiżanka wypełni nam się w dużym stopniu kawą z mlekiem. I wtedy obniżamy dzbanek, zwiększając dystrybucję w centralnym punkcie filiżanki, jednak po dosłownie 2-3 ruchach bujania mlekiem w miejscu zaczynamy cofać rękę, cały czas bujając mlekiem na zwiększonej dystrybucji i tuż nad powierzchnią kawy. Skoro ogarnęliśmy to ćwiczenie, to tak zwana slozeta nie powinna być problemem. Tylko spójrzcie. Rysowaliśmy takie trzy kreski w trzecim odcinku o Latte Art. Teraz się przydadzą. Tutaj jak widać musimy obniżyć dzbanek i równomiernym strumieniem mleka i nie na zwiększonej dystrybucji powoli nad powierzchnią kawy wylewać taki zygzak, który po przecięciu stanie się rozetą. Zanim zajmiemy się multiwzorami, w kolejnym odcinku o Latte Art zobaczycie parę wskazówek o Latte Art, które nie zmieściły się we wcześniejszych filmikach. Mam coś dla was super ekstra i wcale nie chodzi o ten cukier. Nie wiem, czy kojarzycie taki utwór LMBCH sprzed 5 lat, który możecie znaleźć na moim kanale. To jest ten challenge 009. Tak się składa, że na swoje urodziny od dziewczyn, które pracują w Brismanie, dostałem zrobiony przez nie remake, czyli gastrolaski, które nie boją się żadnej tabaczki. Gastrolaski. Link do tego wideo znajdziecie na dole w opisie albo zaraz gdzieś tutaj. Zostawiam was z poznaniem tego fenomenalnego dzieła kawowego i widzimy się niebawem. Cześć!